Na co zwracam uwagę? Na pierwszym roku prawa uczy się mm, przyszłych prawników, że normy prawne mają charakter generalny abstrakcyjny, czyli że nie można pisać prawa pod kątem konkretnego przypadku. Tymczasem PiS już narusza nawet te fundamenty prawoznawstwa, bo mówi tak: stworzymy ustawę, która, znaczy, to już ja proponuję panu posłowi Kaczyńskiemu, żeby nie krył swoich intencji i żeby kazał swoim żołnierzom w parlamencie. Po prostu przyjąć projekt ustawy, który imiennie wskaże, kto jest prezesem Trybunału, kto jest sędzią, który będzie prowadził i wykonywał te dyrektywy, to jest podważanie wiarygodności Trybunału no tak, i Panie przede pocie. wszystkim naruszenie zasady niezależności i zasady trójpodziału władzy, bo Zgromadzenie Ogólne Sędziów to jest zgromadzenie, które podejmuje uchwały, działa kolegialnie. Ale chcę panu redaktorowi i państwu powiedzieć rzecz, jeszcze jedną, która w międzyczasie się stała. Otóż przed pół godziny w Komisja Sprawiedliwości pod wodzą pana posła Piotrowicza odstąpiła od opiniowania budżetu Trybunału. Czyli nie dość, że chcą sparaliżować Trybunał, to jeszcze chcą pozbawić środków finansowych, żeby Trybunał na przykład swoim pracownikom nie mógł wypłacać wynagrodzeń. Znaczy, to są metody, które nigdy wcześniej w III Rzeczpospolitej, a nawet w okresie rządów 2.5, 2.7, kiedy mieliśmy podobno IV Rzeczpospolitą, nie miały miejsca. Ci ludzie nie mają żadnych hamulców, by niszczyć instytucje. Państwowe dla własnego celu politycznego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie ToKfMPl, ukośnik audycje.